Fundacja Aktywnej Rehabilitacji w Polsce pojawiła się w 1988 roku dzięki pomocy szwedzkiej ekipy, osób, które również poruszały się na wózkach. To one przyjechały, przekazały nam wartości i pokazały, jak pracować z osobami po urazach rdzenia. Teraz my pracujemy z osobami również po urazach rdzenia, ale nie tylko, natomiast bazujemy na tak zwanym wzorcu osobowym, czyli osobie, która przeszła ścieżkę po urazie rdzenia lub też jest osobą od urodzenia na wózku. Wzorzec osobowy, instruktor aktywnej rehabilitacji jest osobą, która przeszła ścieżkę w życiu, czyli przeszła wszystko to, czego uczy, czyli jest osobą również poruszającą się na wózku, co jest bardzo ważne i jest osobą kompetentną do przekazania wszelkich doświadczeń swoich własnych. Najlepsze jest to, że się można dużo nauczyć. Można się nauczyć, jak się robi balans. Zajęcia są fajne, bo uczymy się fajnych nowych rzeczy, usprawniamy się też, także jest bardzo fajnie. Mogę sama wszystko robić, nie muszę wszystkich prosić o pomoc. Mogę sam pokonywać różne przeszkody, różne krawężniki. Jeśli potrzebujemy nauczyć ich poruszania się komunikacją, sami najpierw również mamy te doświadczenia własne. Wiemy, jak to zrobić. Dlatego dzieci ufają nam, dlatego dzieci wierzą w to, że mają możliwości, że mogą to zrobić i przełamują te wszystkie swoje bariery. W parze jestem od prawie 20 lat, a instruktorem od około 17 lat. To jest tak, kiedyś mi fundacja pomogła, bo jeden z instruktorów przyjechał do mnie zaraz po wypadku i pokazał mi, w jaki sposób samodzielnie się ubierać, przesiadać i teraz ja, mając tą wiedzę, przekazuję innym. Dzisiaj mieliśmy zawody, graliśmy w piłkę i akurat było 3-1. Przede wszystkim to jest odskocznia od takiej codzienności. Tutaj dzieciaki mogą sprawdzić siebie między sobą, czyli rywalizacja, pokazywanie swoich umiejętności, to tak naprawdę ich napędza i w tym momencie, kiedy oni rywalizują między sobą, nawet nie zdają sobie sprawy, ale w ten sposób również usprawniają się. Widzimy, że ktoś się już usamodzielnił, wrócił do, no w cudzysłowie, takiego normalnego życia, funkcjonowania, to wtedy nasza praca się kończy, tak? No bo tak naprawdę osiągnęliśmy wszystko to, co było naszym celem jako Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, czyli wrócenie do normalnego funkcjonowania.